Nie wiem jak wy, ale ja coś czuję, że w tej edycji Czarnego Rynku pobijemy kolejne rekordy. Moi drodzy, witam was serdecznie, jestem Ulti i dziś mam dla was już kolejny materiał o ofercie na Czarnym Rynku, więc wchodzimy w zakładkę sklep i tutaj, moi drodzy, naszym oczom ukazuje się aukcja zamknięta na pojazd, który jest po raz pierwszy dostępny w World of Tanks na serwerze europejskim WZ111 Qulin. Jest to oczywiście dyszka, która tak naprawdę nie różni się niczym od zwykłej WZ-ki 111 model 5A, którą dzisiaj zagramy. No, różnica jest tylko w wyglądzie, prawda? Ale jeżeli chodzi o parametry, jak zaraz sami zobaczycie, są one identyczne. I co my tutaj mamy? Liczba przedmiotów 9000 sztuk, czyli no nie jakoś bardzo dużo, prawda? No wydaje mi się, że ceny mogą być dość spora. Minimalna oferta 15 milionów kredytów. No i tutaj zakładam, że no te wartości mogą być bardzo imponujące. Przypuszczam, że 20 milionów nie powinno tutaj nikogo dziwić, może nawet więcej, 25-30, wszystko zależy od tego, jak chętni będą na niego gracze. Na pewno będzie on cenny ze względu na wartość kolekcjonerską i też patrząc na wygląd, na pewno wiele osób będzie chciało go bardzo mieć. Tak jak widzicie, minimalna oferta 15 milionów, więc może być tutaj bardzo grubo, może będą jakieś rekordy. Ponownie trzeba przypomnieć, że na stronie WG Status było znów wiadomo wcześniej, że pojazd ten będzie dostępny. Na serwerze rosyjskim jest 20 tysięcy sztuk, więc no jak sami widzicie, mają troszeczkę więcej, ale i tak wychodzimy całkiem dobrze, patrząc, że u nich jest kilka razy więcej graczy, nie wygląda to tak źle. I patrząc na parametry, zobaczcie proszę, są one identyczne, więc jeżeli ktoś boi się, że to będzie jakiś OP czołg, to nie może to być, to jest po prostu zwykła WZ-ka. Ten sam DPM, ta sama penetracja, wszystkie parametry są identyczne, jedyna różnica to specjalny wygląd. Ja osobiście planuję na niego wydać kilkanaście milionów. Skąd je wezmę? Muszę wziąć pożyczkę, idę do banku. Sprzedam jakieś czołgi, ale będę chciał go mieć, bo nie mam zwykłej WZ-ki, więc to będę chciał zobaczyć, zdobyć. No ale oczywiście i tak głównie przygotowuję się na te 22 milion. Powoli trzeba zrobić wyprzedaż w moim garażu. Pamiętajcie też o tym, że wciąż jeszcze wiele fajnych ofert ma być tutaj zgodnie z rozpiską. Ten pojazd w ogóle był na rozpisce, zobaczcie, WZ111 Qulin, więc na razie rozpiska się sprawdza, ta ostatnia. Zobaczymy, jak będzie na dłuższą metę. No i dobra, żeby nie przyciągać, wchodzimy tym czołgiem do bitwy, tylko go jeszcze tutaj wyposażę. Damy sobie na pierwsze, pierwszy slot ulepszone wzmocnienie, stabilizator, dosyłacz. Jeżeli chodzi o dyrektywę, możemy je tutaj zdjąć, ale damy sobie złoty zestaw, bo często w tym czołgu pada magazyn i gąska. Nie chcemy zginąć w kiepskim stylu na odcinku. Haki mi się wydaje, że dwa wystarczą. Troszeczkę więcej zwykłych, bo one też nie są złe. Są troszeczkę przyjemniejsze. No i możemy wchodzić do bitwy. Zobaczymy ten czołg w akcji, bo tak naprawdę różnica będzie tylko w wyglądzie. Wiele osób może po tym filmie zdecydować się, że warto postawić na niego albo nie warto. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, nie stawiajcie na niego nic, bo ja go chcę zdobyć, ale tak szczerze, wydaje mi się, że no na pewno większą wartość ma te 22 medium, czy nie wiem, Forge 155 niż ten czołg. Także nie chcę was zniechęcać, żebyście potem żałowali, że nie macie takiego wyjątkowego czołgu, ale jednak no, wydaje mi się, że taki Forge da wam więcej satysfakcji na dłuższą metę. WZ111 Qulin to będzie tak naprawdę tylko czołg, który jak ktoś spotka, to będzie mówił, o kurde, rzadki czołg, tak? Ale nie będzie mówił, że to jest jakiś OP czołg, bo to na pewno nie jest OP czołg. To chyba każdy się ze mną zgodzi i tutaj nie będzie miał co do tego wątpliwości. Chcę to jakby podkreślić, bo wiem, że zaraz ktoś powie, warto czy nie warto. No, jeżeli kolekcjonujesz czołgi, zawsze warto. Jeżeli nie kolekcjonujesz czołgów, no to wiadomo, że nie warto, bo to samo masz w drzewku. Jeżeli chodzi o tą bitwę, mamy mapę Murowanka. Mapa niby nie jest taka zła, bo tutaj można wykorzystać opuszczanie armaty. W tym czołgu jest lepsze niż w obiekcie 277, więc jestem jakby pozytywnie nastawiony na to. Liczę, że coś z tego będzie. Ważne jest też to, że mamy dziewiątki i ja bym chciał bardzo je poobijać. Zobaczymy, czy da radę to zrobić. Nie ma tutaj żadnych czołgów lekkich, więc mogę dość pewnie wjechać w ten lasek. Niepotrzebnie jechałem tak okrężną drogą. Po prostu brak koncentracji i nie spojrzałem na skład. Po prostu chciałem wytłumaczyć tamto. I zapomniałem mówić o taktyce.
Tutaj będzie trzeba pewnie go odowodować, bo oni będą stali frontem. No chyba, że będą dziewiątki, zobaczymy jeszcze jakie to będą czołgi, ale wstępnie może tutaj być troszeczkę problem z penetracją takiego IS-7, przebić nie jest aż tak łatwo. Tutaj trzeba uważać, bo tam te deki zawsze się ustawiają z tyłu i mogą cię sieknąć za dużo. UD zjechał, jest IS-7. Ojojojojoj, E50M. Troszeczkę mnie pokarało, ale oddałem. No, Patton na wieżę. No, dość twardy tutaj skład. Dychy tutaj mam. Czyli nie dziewiątki, jednak dychy, no niestety. Aż tak dobrze, że mnie trafił. Skoda jest bardziej z lewej strony. O, fajnie byłoby tą Skodą się zaopiekować. Wydaje mi się, że możemy sobie tego IS-7 odpuścić. Nie ma sensu się z nim tutaj cackać. I tylko wieżę muszę mieć zawsze frontem do tych medów. Uważajcie na to zawsze. Wiele osób tego nie rozumie. Ja to chcę podkreślić bardzo. Nie możecie jeździć mając ustawioną bokiem wieżyczkę. Musicie zawsze mieć front wieży skierowany w stronę rywali, bo to się może źle skończyć, dobra? To taka rzecz, na którą uczulam bardzo. Front wieży w stronę przeciwnika. Ta Skoda może być troszeczkę przestraszona. Tutaj teoretycznie mogą być te deki, ale wydaje mi się, że jeżeli zrobimy to dość szybko, to może fajnie wyjść. Ona też troszeczkę tutaj panikuje. Oho, ona panikuje. E4. Okej. Ale E4 powinna teraz już zginąć za to, co zrobiła. No chyba, że stanie się coś dziwnego. Ale no jest tak ustawiona, że nie może tutaj przeżyć moim zdaniem. I faktycznie nasi ją załatwili. Także to jest spoko. Teraz uważamy na artę bardzo. I trzeba tutaj ogarnąć tą flankę, te medy, tego IS-7. To trzeba wszystko porobić dość prędko. Bo tam nieciekawie się dzieje po drugiej stronie. Ale nie chcę jeszcze wracać, ponieważ... No tutaj jest za dużo damage do zrobienia, no. Nie ma sensu wracać. Na razie jeszcze możemy coś porobić tutaj, tylko najgorsze jest to, że te medy mogą teraz czekać na mnie. No dobra, na razie jeszcze jest git. Nasi tam też mają troszeczkę czołgów jeszcze, więc to nie jest też aż tak bardzo, bardzo, bardzo źle. Ten tape wychyla. Powierzy, dostał ładnie. Powierzy, go bijemy. Nasi na niego się wyleją, medy ich uciekły, więc ten type jest tak naprawdę sam. I on lada moment wyparuje. Aj, trafiłem swojego, no bo mi zasłaniał. Zasłania mi, no niestety, no taka jest prawda. Troszeczkę mi tutaj wjechał w celownik. Dobra, nasi tutaj ogarnęli to. Jest 7-3, więc dość gładko to wygląda. Tak jak mówię, nasi sobie tam poradzą raczej na własnej bazie. Nie trafiłem w Pattona, kurde, szkoda. On ma dość dobrą pozycję na wieżyczkę. Wydaje mi się, że będę wracał. Wydaje mi się, że nie będę jechał pod te medy. One są zbyt dobrze wcelowane we mnie. Poniosę duże straty po prostu. Bezpieczniej będzie według mnie po prostu normalnie wrócić teraz już na kapa. Troszeczkę lepiej mogłem to rozegrać i zrobić jeden strzał więcej w niego, ale za bardzo defensywnie zagrałem. Ale też bałem się, że mam 900 życia i zginę od tych medów. A nie wiedziałem, że one uciekają. Myślałem, że będą chciały go osłaniać. A te medy zostawiły tego tape'a. Zwróćcie na to uwagę, że one po prostu go olały. Gdyby zabunkrowały się tam w rogu z nim, to już byłoby troszeczkę inaczej. No dobra, nasi tam widzę E50M skończyli. Rywale wjechali na kapa, więc no idealnie jesteśmy tak naprawdę na czas. Idealnie na czas jesteśmy gotowi, aby tą bazę bronić. Ta dziesiątka się świeci, ale na nią bicie na razie nie ma. Musimy odbić troszeczkę w prawo i wydaje mi się, że to bicie się zaraz faktycznie tutaj znajdzie. Ta dziesiątka. Ciekawe, czy oni są w dwójkę za... Tam trzy czołgi przyjmują bazę, okej. Okay. Pytanie teraz, jak oni są poustawiani na tym kapie. Oni są bardzo poustawiani za budynkiem. Ej, to było dziwne. To chyba się każdy ze mną zgodzi. To było dziwne. Co jest grane? Czemu moje działo? Co? Ej, czemu? Czemu moje działo zachowuje się tak fatalnie? No... Nie skracam, bo jeszcze... No, w końcu, ale moi drodzy, co to jest za prank? Co ta gra robi? Ja właśnie... Coś takiego miałem też wczoraj. Coś takiego miałem też wczoraj, jak grałem w WOTA. Niby się świeci ładnie, pięknie. I nic. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje czasami z moimi pociskami, ale... Lecą na inną planetę.
wszystko gdzieś tam wybucha. Tam jakieś płotki chyba są i może dlatego tak nie wchodziło, ale kurde, było widać normalnie wieżyczki, no ja nie wiem, no. Trochę niefajnie to wyglądało. O, teraz weszło tak ładnie w ruchu. Tutaj trzeba uważać na tego Patona, on może mnie w bok zacząć zaraz strzelać, ale spokojnie, no jeszcze też Arta tutaj może być. Tego Dwulfowca trzeba przycisnąć, bo jeżeli ja go nie przycisnę, to nasi go przycisną. Kto będzie pierwszy, ten zrobi więcej, co nie? Ding. Jak zwykle. Arta za 500, to jest bardzo zła wiadomość. O Boże. Miałem zapas życia, żeby móc wyjechać na tego dwulufowca, ale wiedziałem, że nie wyjeżdżam, bo Arta mi skończy. I dobrze zrobiłem, że nie wyjechałem na niego, powiedziałem, że Arta mi zaraz może sieknąć i by było już po mnie, bo bym dostał kompilację. Także cieszę się, że spodziewałem się, że Arta we mnie sieknie. Teraz widzisz, czego się tylko boję? Że ta Arta zaraz przoduje przecież. I ja mam żarówkę, tak, i ona mi zaraz będzie chciała skończyć zapewne. Jeszcze szczególnie, że strzeli tutaj obok mnie. No. Wiedziałem, że mnie będzie chciała zabić. Byłem po prostu przekonany, że to zrobi. Jak dostałem lampkę od Patona, mówię, no to we mnie pewnie strzeli. Miała do wyboru tu konie, miała tego, ale wiedziała, żeby mnie skończyć. Ale menda jedna. No, z bitwy nie jestem zadowolony. Nie zrobiłem nawet 4000 uszkodzeń. To nie jest super wynik zrobić 4000 dla mnie dychą. A tu nawet niecałe 4000. Mam nadzieję, że nasi to wygrają, ale to może być przegrane przez tą 30, która... Chyba oglądała filmiki pewnego youtubera. No, powiem tak. Stoi z tyłu i kampi. No i ciekawe. Ciekawe, czy wykampi. Ja mu życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że to ugra. No, powiem tak. Wszystko wskazuje na to, że ten Patton może to wykrować. Ja się wcale nie zdziwię. Troszeczkę zostałem porobiony w tej grze przez tą Artę. No... To może być, moi drodzy, porażka. Także, moi drodzy, podsumowując, dajcie proszę znać w komentarzach, czy będziecie licytować ten pojazd, ile za niego dajecie, czy 15, czy 20, czy 25, czy 50 milionów. Tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj może być bardzo potężna wartość, ponieważ no, czołg ma wartość kolekcjonerską, jest po raz pierwszy dostępny, ludzie się na takie czołgi zawsze rzucają, także jestem ciekawy, jak jest u Was. No i co? Czekamy na kolejną ofertę jutro o 5 rano, ja prawdopodobnie nie będę spał, także będę też nagrywał materiał. Trzymajcie się, do usłyszenia, piąteczka, cześć!